Dzień dobry, Krzysztof Marczyk. Zapraszam na magazyn sportowy. Reprezentacja polskich kobiet w piłce ręcznej wygrała z kadrą Słowacji w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Jednocześnie podopieczne trenera Leszka Krowickiego awansowały na ten turniej, który odbędzie się jesienią we Francji. Cieszymy się, naprawdę odrobiłyśmy zadanie domowe. Jest awans i naprawdę teraz trzeba ostro się wziąć i powalczyć na tych mistrzostwach o najwyższe, jak najwyższe cele. Bardzo się cieszę, że tutaj są mecze, że nieraz będziemy tutaj wracać, bo już tyle robię cywo, więc mam nadzieję, że zawsze tak będę. Takie będą wyniki i że będziemy wygrywać. W pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn Gwardia Koszalin przegrała swój ostatni mecz w sezonie. W Koszalinie lepsza okazała się drużyna z Leszna, ale jednocześnie gwardziści swój cel na koniec sezonu zrealizowali, ponieważ już wcześniej zapewnili sobie utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Mieliśmy duży apetyt na to, żeby wygrać ostatni mecz przed własną publicznością, tak zakończyć mocno ten sezon, bo końcówkę naprawdę mieliśmy bardzo dobrą. No tutaj za dużo błędów. Warunki fizyczne tutaj były po stronie gości, jednak te rozegrania były dość mocno fizycznie lepsze. No i Kołowy, który zrobił dla nas bardzo dużą, że tak powiem, krzywdę i no chyba to było kluczem, nie mogliśmy sobie z nim poradzić. No przykro jest, że kończymy sezon z porażką, ale taki jest sport. No, liczyliśmy na troszeczkę więcej przed tym spotkaniem. Okazało się, że jednak faworyt jest faworytem i no my musimy się jeszcze dużo uczyć, ale myślę, że swoją pracę w tym sezonie wykonaliśmy i wielkie gratulacje dla chłopaków, bo cały sezon bardzo mieliśmy ciężko. Tak jak już wcześniej wspominałem w wywiadach, czasami nie było kim trenować ze względu na pracę zawodową. Także tutaj wielkie szapoba dla chłopaków, bo robili wszystko, żeby się utrzymać w tej lidze i oddali naprawdę kawał zdrowia na parkiecie. Przejdźmy do piłki nożnej. W ostatnim meczu sezonu druga ligowa Gwardia Koszalin przegrała na wyjeździe z liderem z Jastrzębia Zdroju. No nie udało się niestety przywieźć jakichś punktów z Jastrzębia, choć bardzo chcieliśmy. Były ku temu okazje, grając końcówkę, był wynik 2-2, gdzie swoją sytuację na 3-2 zmarnował Kwiatkowski. No i kilka minut później dostaliśmy bramkę na 3 i 4. Suma summarum myślę, że zasłużone zwycięstwo, choć w pierwszej połowie byliśmy, mam wrażenie, stroną, która przeważała i stwarzała sobie więcej sytuacji bramkowych. Mimo to zeszliśmy do szatni, niestety przegrywając 2-1. No tutaj jest, myślę, że taki właśnie mecz, który skupił wszystkie mecze nasze, które rozegraliśmy w tej rundzie. Czyli znowu dostaliśmy bramkę do szatni, znowu gdzieś tam czerwona kartka w końcówce spotkania, która nas osłabiła oczywiście. No i co? Kończymy, żegnamy się z tą drugą ligą. Trzeba o niej jak najszybciej zapomnieć, skupić się na przygotowaniach do sezonu trzecioligowego, na nowo budować zespół i wygrywać. W piłkarskiej trzeciej lidze przełamać nie może się Kotwica Kołobrzeg. Tym razem lepsza w Kołobrzegu okazała się drużyna z Kalisza i jednocześnie dla Kołobrzeżan jest to już siódmy mecz bez zwycięstwa. W piłkarskiej czwartej lidze już wcześniej zdegradowana Iskra Białogard pokonała na własnym terenie Rasa Ladygowo 1-0. Gdy chodzi o mecz, no do przerwy mieliśmy przewagę, posiadanie piłki, większe sytuacji było kilka, nie strzeliśmy po przerwie. Jeszcze w 47 mieliśmy sytuację, później wrzut wolny z boku dla Iskry, wrzutka. Tutaj moi stoperzy nie pokrył zawodnika, z głowy ściągnął 0, później mecz się wyrównał. Jeszcze jakąś sytuację mieliśmy bramkowe, tutaj Duwę z bramki wybił. Porażka, nie? Czas doliczony też. Jeszcze jakieś były wrzutki w pole karne, no to już było na aferę. Nie? I drugi mecz przegrany z ostatnią drużyną prawie. Nie? Jeden z ostatnią, teraz przedostatnią. To mecz wygrany dla nas, tak można powiedzieć, trochę na odtarcie łez, bo myślę, że tutaj sytuacja jest już rozstrzygnięta, natomiast no, jeszcze dwie kolejki, będziemy grali do końca. Co do samego meczu, myślę, że pierwsza połowa, około trzech sytuacji tutaj ze strony Dygowa, przewaga optyczna ich, my tam próbowaliśmy z kontry, stały fragment. Mieliśmy też sytuację wyborną w pierwszej minucie Mateusza Sochockiego, niestety przegrał pojedynek z bramkarzem. Natomiast no dobre wyjście na drugą połowę. Te pierwsze 10-15 minut pod nasze dyktando, zwieńczone strzeleniem bramki tutaj po stałym fragmencie. Później siłą rzeczy cofnęliśmy się gdzieś tam, staraliśmy się kontrolować przebieg spotkania do końca.
Myślę, że Dygowo oprócz stałych fragmentów już w drugiej połowie groźnej sytuacji nie stworzyło. Także myślę, że pod kontrolą było i chcieliśmy jeszcze gdzieś tam drugą bramkę strzelić. Udało się fajnie dla nas i tutaj dla chłopaków, że dzisiaj wygrany mecz. No i jakiś prognostyk dobry na przyszłość. Tymczasem w górnych rejonach tabeli Bałtyk Koszalin, który już wcześniej zapewnił sobie awans do trzeciej ligi, rozgromił 4-0 Gryfa Kamień Pomorski. Walczący o miejsce na podium MKP Szczecinek nie dał szansy Sparcie Węgorzyno i tutaj w Szczecinku padł wynik niecodzienny, rzadko spotykany, ponieważ gospodarze wygrali aż 10-0. Wyszedł ten mecz naprawdę kapitalnie nam, 10-0, no nikt się tego nie spodziewał. Zespół walczący o utrzymanie, przed meczem naprawdę obawialiśmy się tego przeciwnika, tym bardziej, że no mówię, 1-6 w Gościnie. Nawet szczerze mówiąc, wchodząc do szatni, nie wiedziałem, co chłopakom powiedzieć. Powiedziałem krótko, że taki mecz jak w Gościnie zdarza się raz, może na 1000. Trzeba po prostu się zresetować i zrehabilitować się tutaj. No jak wyszło, tak wyszło. No 10-0, no rehabilitacja wzorowa wręcz. Tabela to jeszcze do końca nie jest poukładana, bo tam jeszcze mówię, no Sparta Węgorzyno jeszcze walczy o utrzymanie, Gościno też walczy o utrzymanie, Jeziorak walczy o utrzymanie. Praktycznie dwa zespoły, które są ze spadkiem. No mówię, no Bałtyk już jest pewny awansu. My nie ukrywamy, walczymy o podium, tak? Taki sobie założyliśmy cel, no i dążymy do tego celu, tym bardziej, że wyniki układają się pod nas. To by było na tyle w tym wydaniu magazynu sportowego. Mówił dla Was Krzysztof Marczyk. Do zobaczenia wkrótce.